Na Chorzowskim Rynku nagrodzono wykonawców prezentujących najlepsze przedstawienia wystawiane w ramach 13. edycji Festiwalu Amatorskiego Ruchu Artystycznego FARA. To jest taki ostatni dzień, kiedy mamy okazję się zobaczyć z tymi wszystkimi zespołami. Kiedy te zespoły jeszcze mają okazję wymienić się jakimiś doświadczeniami, na przykład nawiązać jakąś współpracę między różnymi miastami, instytucjami, co jest niezwykle ważne, bo na pewno Chorzowskie Centrum Kultury przez te 13 lat, kiedy ten festiwal istnieje, takie współprace nawiązały. Zapraszało właśnie laureatów festiwalu na swoje deski i te spektakle były normalnie w harmonogramie, w kalendarzu imprez Chorzowskiego Centrum Kultury. Już od kilku lat, odkąd właściwie rynek jest w takiej formie w Chorzowie, postanowiliśmy z Chorzowskiego Centrum Kultury przenieść galę na rynek. Myślę, że chodzi tutaj też o ten wymiar takiego spotkania, luźnego spotkania. Nie chcę mówić piknikowego, ale po części tak jest, że są szczudlarze, są jakieś baloniaki, popcorn, gdzie no wiadomo, że na sali teatralnej, sali widowiskowej popcorn jest nielegalny, nie można jeść w trakcie spektaklu. Natomiast mamy ostatni tydzień roku szkolnego, za chwilę wakacje, dzieciaki już też są rozprężone, to ma być też forma nagrody dla nich i myślę, że taki koncert, takie wyjście też w miasto, przez rynek przechodzi bardzo dużo osób, a laureaci festiwalu również prezentują się na scenie, więc to są nowi widzowie, których można pozyskać. Myślę, że fajna inicjatywa, że jesteśmy teraz na rynku. Udało nam się zająć trzecie miejsce w kategorii klas 1-3. To jest coś, co bardzo dzieci lubią, dzięki temu dzieci się rozwijają, bardzo przeżywają, bycie na scenie w ogóle sprawia, że się otwierają, no i tak jakby stawają na miarę swoich możliwości. Jest to pierwsza edycja, na którą przyjechaliśmy, atmosfera jest cudowna, bardzo nam się podobało, no i dzisiaj jesteśmy bardzo szczęśliwi, no bo wracamy do domu z pierwszym miejscem. To już będzie na stałe wpisane na naszej festiwalowej mapie. Bardzo dużo teatrów, bardzo dużo grup bierze udział w tym festiwalu, co świadczy o tym, że takie imprezy są potrzebne, że zespoły chcą się razem spotykać, integrować, konfrontować, oglądać swoje artystyczne dzieła nawzajem, chcą się dopingować, no to jest piękne. Gali wręczenia nagród towarzyszyło także przyznanie wyróżnienia Chorzowskiego Szekspira, które co roku trafia do osoby wyjątkowo zaangażowanej w rozwój sztuki teatralnej w mieście. Ja jestem przede wszystkim zaskoczony i bardzo, bardzo wzruszony. Bardzo dziękuję Kapitule Miastu Chorzów i Chorzowskiemu Centrum Kultury za tak duże wyróżnienie, którego się nie spodziewałem. Wydawało mi się, że to naprawdę dla zasłużonych osób jest. Także bardzo, bardzo z pokorą przyjmuję i obiecuję, że będę robić swoje. Mam w tej chwili w swoim teatrze 200 osób, to jest bardzo duża grupa młodych ludzi, wspaniałych ludzi, przepełnionych pasją i to tak naprawdę im dedykuję tą nagrodę. My zobaczyliśmy perełkę, już tę wisienkę na torcie. Natomiast całą pracę, którą zespoły przechodzą, to jest niezwykle ważne i to jest ten wymiar edukacyjny, który każda z tych grup przechodzi.